Majsternia to zupełnie nowa przestrzeń w Centrum Nauki Kopernik, która różni się nieco zarówno od laboratoriów, jak i od wystaw naszych stałych. Ponieważ na wystawach mamy kontakt z eksponatami, które są przygotowane w taki sposób, że wiadomo, jak z nich skorzystać. Czyli coś przyciskamy, coś pociągamy, wchodzimy w interakcję. Z kolei w laboratoriach robimy doświadczenia, również celowo przygotowane, pod okiem animatorów, pod okiem fachowców. A tutaj mamy eksperymenty tylko dla siebie, na dowolną ilość czasu i nie mamy żadnej odpowiedzi ani żadnej ścieżki postępowania z danymi eksponatami, eksperymentami. Musimy po prostu sami zastanawiać się, kombinować, szukać odpowiedniej drogi, żeby sprostać danemu wyzwaniu. A wyzwania są bardzo enigmatyczne, na przykład zbudować tor dla kulki trzeba, albo zbudować jak najdłuższy most. Zabawa naszymi zestawami na pewno zachęca do samodzielnego eksperymentowania. To znaczy do tego, żeby sprawdzać swoje pomysły. Nawet jeżeli ktoś nigdy nie budował mostu, to zachęcamy zwiedzających do tego, żeby spróbował ten most zbudować, zmierzyć się z problemami, z którymi zmagają się prawdziwi inżynierowie, prawda? Co wpływa na to, że dana konstrukcja, dany most na przykład pozwala przejechać samochodowi na drugą stronę przepaści, prawda? Czyli zachęca do tego, żeby dotknąć problemu i osobiście się z nim zmierzyć, testując najprzeróżniejsze, czasem zupełnie szalone pomysły. Największy eksponat, czyli niesamowita maszyna. Tworzymy dla zwykłej kulki pewien tor, który kulka ma pokonać w pewien ciekawy sposób. Mamy do dyspozycji proste narzędzia, takie jak śrubki, deszczułki, gumki, patyczki. I naszym zadaniem jest stworzyć tor, który jak najbardziej utrudni życie naszej kulce. Będzie jak najbardziej finezyjny. To jest takie jedno zadanie. Inne, bawimy się wielką dmuchawą i sprawdzamy, co się stanie, jeżeli nasza konstrukcja, którą stworzymy z pianek i patyków do szaszłyków, wpadnie w ten strumień powietrza, jak ona się zachowa, czy my możemy ją zmusić do tego, żeby zachowywała się tak, jak nas to interesuje.